Chcę wam powiedzieć, że to jest radością, to jest wielka łaska, że możemy być przed Bogiem. Wiecie, siedząc tutaj, słuchając tego wszystkiego, już wcześniej wiedziałem o sytuacji, o naszym bracie kochanym, który jest już u Pana. Pan jest godzien chwały. Nasz Bóg jest godzien chwały. Wiecie, kiedy rodzi się dziecko, płaczemy ze szczęścia, cieszymy się, uwielbiamy Boga. Boże, jak Ty jesteś wielki, jak Ty wspaniale stworzyłeś. Ale kiedy odchodzi w zwycięstwie do Boga, mówimy, Panie, do Ciebie ostatnie słowo należy. Jak Ty jesteś potężny i wielki, jak Ty to zaplanowałeś wszystko i Jemu też chwała. Amen. Halleluja. Ja bym chciał jeszcze dołączyć do tego słowa, będziemy inne czytać, ale dołączyć do tego słowa, co Krzysiek przeczytał tutaj o uczcie weselnej, bo jest bardzo fajne to słowo, bardzo jest przemowne, takie wymowne do naszych serc. I ja wam powiem, że ja miałem jako dziecko, jako nastolatek właściwie, zacząłem go słuchać, tego słowa, pierwszy raz go usłyszałem, miałem wielki kłopot z tym słowem. I miałem pretensje do Boga. Miałem pretensje, bo słyszałem, siedziałem na kazaniu i słyszałem, że byli zaproszeni wszyscy z ulicy, wszyscy byli zapraszani, wzięci, jak tylko, kto możliwy, zaproszeni byli. I czego ten Bóg się uczepił tego jednego człowieka, skoro go zaprosił, że go wyrzucił? Ja miałem pretensje do Boga i mówię, Boże, Ty jesteś niesprawiedliwy. Skoro kazałeś zaprosić, to miałeś mu dać spokój. Czy jest w takiej szacie, czy jest taki, ale przyszedł, skorzystał z zaproszenia. I wiecie, długo tak sobie myślałem i taki byłem trochę w rezerwie, jeżeli chodzi o Boga. Czy naprawdę jest taki do końca miłosierny? Ale kiedyś taki człowiek, wspaniały, starszy człowiek, rodowity Izraelita, zaczął opowiadać przy obiedzie. Ja siedziałem i wiecie, ja słuchałem i miałem buzię otwartą. I on mówił, jak jest w Izraelu. I ja nie wiedziałem, on nie wiedział, że wytłumaczył mi całe moje wątpliwości. Chcecie słyszeć? On mówi tak, on jest Izraelitą, mieszkał, chyba już jest też u Pana. On mieszkał w Izraelu i on opowiada, jak tam wyglądają wesela. Teraz jest inaczej, bo już jest cywilizacja, już jest następne wieki są, ale mówi, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, kiedy było wesele, tam było dużo biednych ludzi. Tam nie było tak jak u nas, że mamy szafę, mamy garderobę i wchodzisz. I wiecie, oni wchodzili, ubierali się w jedną szatę i to była jedna, jedyna ich szata. I tam nie było nawet garderoby. My przychodzimy i zastanawiamy się i dużo czasu tracimy, co to dzisiaj ubrać. To nie pasuje, ten kolor nie pasuje do butów, to do torebki nie pasuje, a to do koloru paznokci i jeszcze i nie wiadomo, co tu ubrać. Trzeba iść na zakupy, nie? Tak to jest u nas teraz. Ale wiecie, w Izraelu inne czasy były. I on opowiada mi o tych czasach, jak to tam wyglądało. Tam ludzie mieli jedną szatę, mieli jedno ubranie i jeden płaszcz. I to był cały ich dorobek. Większość, ci, którzy byli bogatsi, mieli może dwie szaty i Pan Jezus mówił o tym, jeżeli ktoś ma dwie, niech da temu, który nie ma ani jednej. Mówił o tym, ale tam, kiedy było wesele, to ci ludzie jakoś się musieli ubrać, żeby byli rozpoznawalni, żeby nie byli w tych szatach, które są na co dzień. I były takie, powiedzmy po naszemu, wypożyczalnie szat weselnych, wypożyczalnie sukni ślubnej, to u nas dzisiaj jest popularne, ale to było coś innego, kiedy ojciec, jak się mówi, wydawał za mąż, czy żenił syna, kiedy wydawał swoje dziecko do małżeństwa, to było jego obowiązkiem, żeby zajść do takiej wypożyczalni, obliczyć, ile gości zaprasza, wypożyczył wszystkie szaty i każdemu osobiście, kiedy zaproszenie wręczał, kiedy zapraszał, każdemu dawał czystą, pachnącą, ładną szatę. I ci ludzie z wielkim szacunkiem, z wielkim zaszczytem, oni byli zaszczyceni, że są zaproszeni, dostali szatę i to był jakby bilet, aby wejść na ucztę weselną. I to było rozpoznawalne, że kiedy ludzie widzieli weselących się, tańczących, byli wszyscy pięknie ubrani, to było coś pięknego, to było wesele, to była uczta. I on, kiedy opowiadał o tym, kiedy oni tańczyli, oni 2 dni potrafili na weselu tańczyć, tak jest w Izraelu. I kiedy oni byli w tych szatach, byli, każdy był, nikt nie był lepszy, nikt nie był gorszy. Każdy był zaproszonym gościem na najwyższym poziomie. I to był gość weselny. I jeżeli ktoś miał zaproszenie, to równoznaczne z tym było, że miał szatę weselną. Otrzymał od ojca wesela. I wiecie, kiedy on to opowiadał, kiedy on opowiadał o tym weselu, nie wiedząc o tym, że rozwiewa moje wątpliwości i młodego człowieka stawia na nogi przed Bogiem, to ja mówię, Boże, jak Ty jesteś łaskawy, przepraszam Cię, że ja tak myślałem o Tobie. I to tłumaczy całą tę historię. Kiedy Bóg powiedział, kiedy ten ojciec wesela powiedział, idźcie na ulicę i zapraszajcie wszystkich na wesele, każdy zaproszony otrzymał szatę i miał czas, aby się przygotować, aby się ubrać, aby się umyć, aby się ubrać, aby przyjść godny, przyjść w tej szacie, którą otrzymał od gościa, od ojca wesela na wesele. I mógł zasiąść i być dumny, że każde miejsce, które zasiądzie za stołem,
Tam, gdzie jest jego miejsce, będzie mógł jeść wszystko do woli, będzie się mógł bawić do woli, będzie mógł tańczyć, radować się, będzie weselił się razem. I to jest właśnie uczta weselna. I Pan Bóg właśnie tak zrobił. Przez Jezusa Chrystusa dał każdemu z nas, jak tutaj jesteśmy, szatę weselną i dał ci zaproszenie. I wielu ludzi diabeł wykorzystuje i powiem tak, wykiwał. Wielu ludzi, kiedy czytamy to słowo na końcu, że wiele jest, jak jest napisane, zaproszonych, lecz niewielu wybranych. To nie chodzi o to, że wielu ludzi myśli tak, Boże, zaproszony byłem, ale czy jestem wybrany? I całe życie męczą się o tym, czy ja jestem wybrany. A diabeł przychodzi, przeciwnik przychodzi właśnie, aby dręczyć, bo ty może do końca nie jesteś wybrany. Może ty jesteś zaproszony, ale do końca nie jesteś wybrany. Nie, to nie tak jest. Skoro Jezus Chrystus zaprosił ciebie, dał ci szatę weselną, dał ci czystą, białą szatę i powiedział, jesteś moim dzieckiem, moim uczniem, jesteś moim gościem weselnym, masz szatę i masz być na tym weselu. Jesteś na zaszczytnym miejscu. Amen? Halleluja. I tutaj jest do ciebie i do mnie to słowo, że jesteś zaproszony, ale też jesteś wybrany. Dlatego, że przez krew Jezusa Chrystusa On wybrał ciebie przed założeniem świata. Zanim się urodziłeś jeszcze, On ciebie wybrał i przygotował tę szatę. I teraz jest ten dzień, kiedy możesz ubrać się, możesz obmyć się w Jego świętej krwi, ubrać się w szatę weselną i powiedzieć, Panie, jestem Twoim gościem. Jak dobrze być za Twoim stołem. Halleluja. I to jest wesele. Halleluja. Ja się cieszę za każdym razem, kiedy słyszę to słowo, że mamy szaty weselne, że nikt nie musi przychodzić. Wiecie, ten człowiek zlekceważył. On zlekceważył. On wrzucił gdzieś te szaty i w swoich łachmanach przyszedł, bo może pomyślał, a co tam na wesele? Przyjdę, pojeść i pójdę. Nie wolno lekceważyć. Kiedy Bóg ciebie wyzywa, kiedy cię zaprasza, to równoznaczne, że jesteś wybrany. On daje ci wszystko, co jest potrzebne na wesele. I On chce ciebie mieć ze sobą. Chce ciebie mieć za stołem. I dzisiaj, jak tutaj jesteśmy na tym miejscu, każdy z nas może wziąć od Pana szatę weselną, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś do tej pory. Amen? Halleluja. Wiecie, tak się rozkręciłem, ale to nie moje kazanie. Ja bym chciał, chciałbym mówić o czymś innym, chociaż Krzysiek dobrze wprowadził, bo to jest część tego, co chciałem powiedzieć. Chciałem się dzielić Słowem Bożym. I ja jak zwykle czytam Ewangelię. Tak sobie obiecuję, że każdy miesiąc będę czytał jedną Ewangelię. W lutym zacząłem Ewangelię Łukasza, jestem w 4 rozdziale. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 4 rozdział. Tam nie mogę z tego wyjść. Pomożecie mi może dzisiaj. Fajnie jest, wiecie, bardzo dobrze jest być przed Panem, być w Jego społeczności, być w Jego relacji. Kiedy spotykasz się z Nim, kiedy przychodzisz, aby z Nim pobyć, aby otwierasz Słowo Boże i zaczynasz czytać, to możesz z Nim rozmawiać i róbmy to, rozmawiajmy z Panem, pytajmy się Go. Chciejmy dowiedzieć się coś więcej od Słowa Bożego, chciejmy dowiedzieć się coś więcej, powiedzmy Duchu Święty, prowadź mnie, mów do mnie. Ja będę czytał z tego nowszego przykładu, ale Krzysiek już zaczął, więc ja nie jestem gorszy, ale będziemy czytać z Ewangelii Łukasza, 4 rozdział. Jeżeli ktoś ma brytyjskie tłumaczenie, możecie śledzić. Od początku, od pierwszego wiersza będziemy czytać o naszym kochanym Panu Jezusie. Następnie Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił z nad Jordanu. I tutaj już bym mógł mówić kazanie. Halleluja. Pełen Ducha Świętego. Wrócił z nad Jordanu i wiedziony przez Ducha chodził po pustyni, gdzie przez 40 dni diabeł poddawał go próbie. W tych dniach nic nie jadł, a gdy dobiegły końca, odczuł głód. Wtedy diabeł podsunął mu pomysł. Skoro jesteś Synem Boga, powiedz temu kamieniowi, aby zamienił się w chleb. A Jezus odpowiedział, napisano człowiekowi, do życia potrzebny jest nie tylko chleb. Potem diabeł wyprowadził go na górę, gdzie w ułamku sekundy pokazał mu wszystkie królestwa zamieszkałego świata. Zaproponował, tobie dam całą władzę i całą chwałę tych królestw, ponieważ mnie została przekazana i daję ją komu zechce. Jeśli więc ty się przede mną pokłonisz, wszystko będzie twoje. Jezus odpowiedział, napisano, Panu Twojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służył. W końcu diabeł zaprowadził go do Jerozolimy. Postawił na szczycie świątyni i powiedział do niego, skoro jesteś Synem Boga, skocz stąd w dół. Przecież napisano, on swym aniołom poleci, aby cię strzec oraz będą cię nosić na rękach, byś czasem swoje stopy nie uraził o kamień. I Jezus odparł. Powiedziano,
Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Twojego Boga. Gdy czas próby dobiegł końca, diabeł odstąpił od Niego w oczekiwaniu na kolejną sposobność. Potem Jezus zawrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozniosła się szeroko po okolicy. On zaś chwalony przez wszystkich nauczał w miejscowych synagogach. Halleluja. To jest nasz kochany Pan Jezus. Chciałbym o Nim mówić. I chcę Wam zwrócić uwagę na coś szczególnego. Bardzo często się przejawiają myśli, Słowo Boże, Bóg wyraźnie mówi do Kościoła, mówi do ludzi, którzy znają Pana, że są pokuszenia. Przeciwnik przychodzi po to, aby zwieść, aby kusić. I Pan Jezus, będąc w ciele, będąc w pełni człowiekiem, był na tej ziemi i był również kuszony. Wiecie, i przeciwnik wykorzystał taki moment, kiedy był najbardziej słaby, kiedy był najedzony, kiedy był silny, kiedy był pełni myśli, to przeciwnik próbował, ale odstępował. Ale kiedy był słaby, kiedy jego ciało było słabe, on wiedział, że może wykorzysta, spróbuje. Wykorzysta moment, a może się uda. Podszedł do niego. I najbardziej, co mnie ujęło tutaj, jeżeli macie coś do pisania, piszcie. Przyszedł do Pana Jezusa, bo Słowo Boże mówi, że zasadzki diabła są nam dobrze znane. On przyszedł do Pana Jezusa i zaczął Go kusić. I Słowo Boże mówi, że On zawsze przychodzi, aby kraść, zabijać i wytracać. To jest Jego plan i On nie ma innego planu. On nigdy Cię nie zostawi w spokoju, ale przychodzi, żeby niszczyć. Taki jest przeciwnik. I Pan Jezus przyszedł, aby dać życie i to życie w obfitości. I Pan Jezus powiedział nam, jak mamy zwyciężać, jak mamy dawać sobie z tym radę, jak mamy pokonywać te pokuszenia. W pierwszej części Pan Jezus, kiedy zauważcie, że kiedy przeciwnik przyszedł do Niego, kiedy był zmęczony, kiedy był wykończony, to przeciwnik przyszedł i dał mu pomysł. Dał mu myśl. Czy zdarzyło się wam, że przyszedł wam jakiś pomysł, jakaś myśl? Zadam wam takie proste pytanie. Z kim najwięcej w życiu rozmawiasz? Z kim najwięcej rozmawiasz? Sam ze sobą. Jak fajnie, że to dobrze wiecie. Najwięcej rozmawiamy sami ze sobą. Kiedy przychodzi myśl, odpowiadasz na tę myśl. Kiedy przychodzi ci pomysł, to rozważać, czy tak, czy nie. A może ulepszyć, a może coś sprawdzić, a może doczytać. Przychodzi ci pomysł i odpowiadasz sobie na to. Zaczynasz sobie odpowiadać. Kiedy czasami się przyłapiemy, nawet czasami na głos sobie rozmawiamy sami ze sobą. To się wam to zdarza? Czasami tak. I wiecie, Pan Jezus, kiedy modlił się, kiedy pościł, to przeciwnik podsunął mu pomysł. I popatrzcie, jak sprytnie przeciwnik potrafi podejść. On nie widzi, co ty czujesz. On nie widzi, co ty myślisz. On nie wie, co się dzieje w twoim życiu, ale przychodzi i daje ci pomysł. Daje ci pomysł. I czasami te myśli są bardzo dziwne. Czasami myśli się tak, a po co mówiłeś świadectwo? Przecież niech to mówią ci, którzy umią mówić. Niech to mówią ci, którzy mają dobrą wymowę. Popatrz, przecież tylko się ośmieszyłeś. Coś tam chciałeś powiedzieć, a jak to wyszło w ogóle? Pomóżcie mi, kogo to jest myśl? Jak najbardziej przeciwnika. On przychodzi do twoich myśli i ty zaczynasz myśleć. I on się patrzy na ciebie, jak zareagujesz. I wiecie, do tego momentu jest wszystko bezpiecznie, bo on nie zna twoich myśli. Pan Bóg je zna bardzo dobrze, z daleka. Słowo Boże mówi, on już je zna, zanim ona się pojawiła, on już o niej wie. Ale przeciwnik poddaje ci myśl i patrzy na twoją reakcję. Kiedy ty skłonisz głowę na dół, zaczniesz się martwić, zaczniesz być posępny, on myśli, o, jest, mogę następną myśl go zarazić. Mogę mu powiedzieć, nie rób tego nigdy więcej. I posłucha, co ty będziesz mówił. A jak już byś tylko się odezwał i powiedział, już więcej nie będę mówił świadectwa, to on tańczy z radości. Więc nigdy tego nie rób. Nigdy nie wypowiadaj niedobrych słów na głos. Popatrzcie, co Pan Jezus zrobił. Pan Jezus mógł w swoich myślach zgromić diabła. Mógł to zrobić? Mógł w myślach, tak jak przyszedł pomysł, mógł go odrzucić w swoich myślach. Ale On zrobił to na głos. Amen? Więc ty i ja róbmy to, kiedy przychodzi niewłaściwa myśl, kiedy przychodzi myśl nie od Boga, która przychodzi niedobra myśl, to chciejmy wypowiadać Słowo Boże na głos. Powiedzmy, idź precz w imieniu Jezusa Chrystusa. Powiedz to, co Pan Jezus powiedział. Nie będziesz kusił Pana Boga swego. Tutaj jest Jezus Chrystus. Bóg mieszka we mnie. Amen? Jest to prawda?
Słowo Boże mówi, że Chrystus w was, nadzieja chwały. Więc skoro Chrystus jest we mnie, to nie będziesz kusił Pana Boga. Możesz mnie kusić, ale Pana Boga nie próbuj. Amen? Halleluja. Więc możesz powiedzieć to na głos. Nie będziesz kusił Pana Boga. Halleluja. On jest we mnie. Duch Święty jest we mnie. Więc odrzucam wszelką myśl. I teraz chcę wam powiedzieć bardzo ważne słowo, które ostatnio dotknęło mojego serca, kiedy czytałem właśnie to o pomyśle, o myśli. W Słowie Bożym jest napisane, nie będziemy go odczytywać, ale dzisiaj znowu się mi przypomniało. Oręż, którym walczymy, nie jest cielesny, ale ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Amen? I co jest dalej? Nim też unicestwiamy, czyli zwalczamy złe zamiary. I co? I wszelką myśl zmuszamy do posłuszeństwa Chrystusowi. Amen? W tym tłumaczeniu jest bardzo fajnie powiedziane zmuszamy. My, chrześcijanie, często myślimy, że to tak wszystko łagodnie pójdzie. Ale wiecie, tam jest napisane, że musisz zmusić wszelką myśl w posłuszeństwo Chrystusowi. Amen? Pan Jezus to zrobił bardzo wyraźnie i dał nam przykład, jak to robić. Kiedy przychodzi przeciwnik i kiedy przychodzą ci takie pomysły dziwne jakieś, nie wiadomo skąd, to masz moc, masz autorytet i wręcz masz obowiązek, aby zmusić wszelką myśl w posłuszeństwo Chrystusowi. Amen? Chciejmy to robić. Ja wam chcę zachęcić was, gdyż Pan Jezus, będąc w poście, będąc na pustyni, pokazał, że musi to robić. I musi otworzyć swoje usta, nie tylko w myślach, ale otworzyć swoje usta i musi to zgromić. Kiedy ci przychodzą myśli, że jesteś do niczego, albo dzisiaj to wszystko mnie boli i już chyba tak będzie. Wiecie, jedna taka siostra, jedna kobieta bardzo często tak mówiła, że dzisiaj boli mnie głowa i chyba jutro znowu mnie będzie boleć. Słyszeliście to? Takie powiedzenie się jej utarło. Tak mnie dzisiaj boli głowa, ale jutro znowu chyba mi będzie boleć. I wiecie, takie myśli przychodzą, jak to mówisz na głos, to często tak jest. Tak jest. Przeciwnik stoi za tym, żeby tak było. Ale ty zanim coś powiesz na głos, zacznij wyznawać Słowo Boże. W Chrystusie mam zwycięstwo. W Jezusie Chrystusie. Nie umrę, ale będę żył. Amen? Słowo Boże mówi tak. Kiedy ci przychodzą myśle, że coś cię tutaj w mostku ugniata, coś cię tutaj piecze, no to chyba będzie zawał. I zastanawiasz się, jaki jest numer alarmowy na pogotowie. I zaczynasz myśleć o czymś, co nie powinieneś myśleć. Ale w tym momencie powinien zacząć wyznawać Słowo Boże. Nie umrę, ale będę żył. Aby co? Aby opowiadać dzieła Boże. Amen? Halleluja. Jeżeli jest ktoś koło ciebie, to powiedz mu to na głos. Słuchaj, potrzebuję, żebyśmy się razem modlili. Jeżeli ktoś z nas ma dzwonić, to ty. Ja nie. Bo ja chcę wyznawać Boże Słowo. Amen? Halleluja. Dlatego chciejmy nauczyć się, tak jak Jezus Chrystus, wyznawać zwycięstwo. Mówić to na głos. Bo kiedy diabeł usłyszy, kiedy przeciwnik usłyszy, że ty na głos wyznajesz Słowo Boże, że na głos mówisz to, co Bóg mówi do twojego serca, to, co czytasz w komorze, to, co słyszysz na spotkaniu, na nabożeństwie, na grupie domowej, gdziekolwiek, gdzie słyszymy Słowo Boże i ono gdzieś tam zapada w naszych sercach. Halleluja. Niech ono jak najwięcej go jest. Kiedy ty to wyznajesz, kiedy mówisz go na głos, przeciwnik idzie z podtulonym ogonem i wie, że nie ma zwycięstwa. Tak jak odszedł od Pana Jezusa. Ale chcę wam powiedzieć, że na tym się nie kończy. Nawet nasz mistrz, Pan Jezus, nie miał już zwycięstwa po pierwszym ataku. Myśli. Podsunął mu pomysł. Jesteś głodny. Jesteś tak wykończony, że po prostu się słaniasz na nogach. Patrz się, jaki piękny kamień w kształcie bochenka. A jesteś Synem Bożym. No co za problem? Powiedz, niech się stanie chlebem. I stanie się. Pan Jezus dobrze wiedział, kogo ma słuchać. I to bym chciał, żebyście zapisali jako drugi punkt. On wiedział, że zawsze będzie słuchał Ojca. Nikogo innego nie będzie słuchał. Nikogo innego, a już na pewno nie przeciwnika, diabła. I on mówi, Boże, kiedy Ty byś mi, Ojcze, powiedział, zrób z tych wszystkich kamieni chleb, to ja to zrobię. I będzie taki czas, że będziemy mnożyć chleb. Ale dzisiaj to nie Ty mówisz do mnie. Dlatego dam mu odpór. Idź. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Pan Jezus nauczył nas, kogo mamy słuchać. Przed kim mamy chylić czoło i przed kim mamy się kłaniać. Do kogo mamy przychodzić i do kogo ma przychodzić przeciwnik. On tylko, każdy, czy to jest człowiek, czy to jest diabeł, czy to jest przeciwnik, każdy ma się kłaniać Najwyższemu Bogu. Amen? Halleluja. I Jezus Chrystus nas tego uczy, że mamy zawsze słuchać Boga. On kiedy powiedział, że ja wszystko, co widzę u Ojca, nie robię nic innego, czego nie widzę u mojego tatusia, u mojego Ojca.
Wszystko, co widzę u Niego i co słyszę od Niego, to wam mówię i robię to, co widzę u Niego. Halleluja. I żadnych rzeczy z zewnątrz nie chcę wam przynieść, bo one są mało wartościowe, są niepotrzebne, ale tamte są cenne i te rzeczy chcę robić. I uczy nas przez Słowo Boże, abyśmy my tak samo stanęli w tym miejscu, abyśmy stanęli w tym miejscu, że Boże, Panie mój, kochany mój Boże, chcę Ciebie słuchać. Przez Ducha Świętego chcę być otwarty, chcę być wyczulony na Twój głos i żadnych innych głosów. Jeżeli rozpoznaję, że coś jest nie od Ciebie, coś jest nie z Twojego głosu, to chcę temu dać odpór i na głos to wypowiedzieć, aby to odeszło w tej chwili. Amen? Halleluja. Jaki wspaniały jest nasz Pan, że nauczył nas tego, aby dać odpór przeciwnikowi. Następne, co czytamy, że przeciwnik nie dał za wygraną, ale wziął Pana Jezusa na wycieczkę. Pokazał mu wszystkie królestwa. Wszystkie królestwa. Piękne, niesamowite, mocarstwa. Coś niesamowitego. Wszystkie królestwa ziemi. I powiedział, widzisz, to wszystko jest moje. On wiedział, jaka jest jego władza. On wie, jaka jest jego władza. Powiedział, to jest wszystko moje. Ale tylko jeden pokłon i wszystko to jest Twoje. Oddasz mi tylko jeden pokłon i to jest wszystko Twoje. Następny punkt to jest, na co patrzą nasze oczy. Nasze myśli i nasze oczy. Amen. On wziął go i pokazał mu. Jest wyraźnie powiedziane, pokazał mu. Czyli on widział. Pan Jezus, jego ciało wykończone, bo zgłodne, przez wiele dni, ale jego oczy patrzą i widzi. Widzi wszystkie królestwa. Widzi piękno, widzi potęgę, widzi wielkość. I przeciwnik mówi, tylko jeden pokłon i wszystko jest Twoje. Popatrzcie, pożądliwość oczu. Czasami patrzą nasze oczy. To jest często to, co widzimy. Dzisiaj to jest nazwane reklamą, tak ładnie. Ja nie mam nic przeciwko reklam. Fajnie, niech są, niech jest dobrze, czasami z czegoś się nowego dowiemy. Ale wiecie, jak to działa? Że jest piękne, kolorowe, Twoje oczy się na tym zawieszą. Patrzysz się na to i pisze, jeszcze tego nie masz, a wszyscy już mają. Zaczynasz coraz większe oczy robić, patrzysz się coraz więcej i patrzysz, że to nie kosztuje 10 zł, tylko 9,99. Wyobrażacie sobie to? Już lecisz. Tak to działa. I przeciwnik często robi właśnie tak w naszym życiu. Pokazuje ci rzeczy, których jeszcze nie masz, a możesz mieć. Tylko weź następną zmianę, dołóż starań, zacznij pracować 24 na dobę, dołóż wszystkiego, to tylko przez miesiąc, wyjedź gdzieś, zarób, będziesz robił od rana do wieczora, ale będzie ci się opłacić. Zrób coś, co może na przyszłość będzie inwestycją. Zrób coś takiego. To nie jest nic złego, co teraz mówię, ale słuchajcie wyraźnie, pokazuję ci rzeczy i w jakim miejscu powinienem być w tym momencie. Pan Jezus słuchał tylko Boga. I on patrząc, myślał, widział królestwa, widział to wszystko. Był przecież człowiekiem tak jak ty i ja, tak jak my. Ale on powiedział, Panu Bogu się będziesz kłaniać i tylko Jemu. I tak samo ty, przeciwniku, w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Tylko Panu Bogu się będziesz kłaniać. Nie zwrócił uwagi na te królestwa. Nie ujęło go to. Nie urzekło go to. Bo wiedział, że najwyższym autorytetem, najwyższym Bogiem jest Bóg Ojciec. Halleluja. Święty Jahwe. Amen. Halleluja. I tylko Jemu będziesz się kłaniać, tylko Jemu oddawać chwałę. Więc przychodzą pokuszenie, kiedy widzisz. Wiecie, miałem takiego przyjaciela, mam takiego przyjaciela, który kiedyś mówił, był alkoholikiem i Bóg go uwolnił. Bóg go uwolnił od alkoholizmu. I on mówi tak, Janusz, słuchaj, ty nigdy nie piłeś, nigdy nie wiesz, jak to jest. Ja piłem 20 lat i opowiem ci, jak to jest. 20 lat, potem 10 lat nie piłem i wydawało mi się, że jestem zupełnie wolnym człowiekiem. I tak jest, bo Jezus Chrystus mnie uwolnił. A kogo Syn wyswobodzi, ten prawdziwie jest wolnym. Ale wyobraź sobie, że idę kiedyś na wycieczkę. Wracam popołudniem. Skwar jak niesamowite. Woda się mi skończyła, wszystko się skończyło. Schodzę ze szlaku turystycznego i patrzę się, przy drodze stoi, jak to schronisko, nie, ale taka knajpka, taki butik. I patrzę się, a tam nalewają piwo, tak zimne, zmrożony kufel i wielka piana na tym. Mówi sobie, wyobrażasz się, co się ze mną działo? Mówi sobie, nogi się mi ugięły, ręka mi wjechała do kieszeni tam, gdzie były pieniądze. Ja już byłem tam pod tą budą. I mówi, w tym momencie, kiedy już było jego wytrzymałość, kiedy jego siła się już kończyła i kiedy już był powalony, już wiedział, że już jest po nim, po 10 latach, to powiedział, Boże, ratuj. Boże, ratuj.
I ocknął się w tym momencie i zaczął gromić w imieniu Jezusa Chrystusa. Mówił: Boże, jestem wolnym człowiekiem. W imieniu Jezusa Chrystusa nic nie jest w stanie mnie zniewolić, bo Ty mnie uwolniłeś. Halleluja. I zaczął na głos, zaczął tam wyznawać to. Ludzie się patrzą, że głupi człowiek chyba przyszedł. Głupek. Spocony, wyschnięty i nie idzie się napić. No trzeba być niepełna rozumu. Przecież to tylko jedno piwo. Mówi: moje oczy zdruzgotały mnie, ale moc Chrystusa uwolniła mnie, kiedy zacząłem na głos wyznawać. I mówi: pod budą z piwem zacząłem na głos gromić moce ciemności i powiedziałem: w Chrystusie jestem zwycięzcą, jestem wolny. Kupiłem wodę i poszedłem pełen zwycięstwa. Zwycięstwa. Amen? Halleluja. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus, będąc w pełni człowiekiem, ale też Synem Bożym, przeciwnik przyszedł do Niego i pokazał Mu piękne rzeczy. Pokazał Mu niesamowite rzeczy. I mówi: tylko jeden pokłon. Przecież to nic takiego. Nikomu się nie możesz kłaniać. Przed nikim nie możesz schylić czoła. Ani przed rzeczą, ani przed człowiekiem, ani przed przeciwnikiem, ani przed mocarzem, ani przed kimkolwiek, tylko przed Bogiem Wszechmogącym. Halleluja. I też wszystkim mów, że tylko Jemu się należy chwała. Tylko Jemu się należy chwała. Cokolwiek by się działo, Bogu Wszechmogącemu należy się chwała. Halleluja. Wiecie, moje serce pływa z radości, kiedy to mówię. Bo On jest tak cudowny, tak wspaniały, pełen miłości. Halleluja. Nasz Pan Jezus pokazuje nam w drugim punkcie, jak pokonuje jednym sierpowym, jednym ciosem pokonuje przeciwnika i mówi: wyróbcie to samo. Halleluja. Ani wasze myśli nie są w stanie was zdominować, bo zmuszacie je. Możecie je zmusić, macie do tego autorytet. Możecie zmusić wszelką myśl w posłuszeństwo Chrystusowej. Wiecie, możesz przychodzić na piękne spotkanie, na zgromadzenie modlitewne, na zgromadzenie tutaj, kiedy wielbimy Boga i twoje myśli krążą zupełnie inaczej. Patrzysz się i mówisz: ten człowiek, który śpiewa i gra tutaj na przodzie, jakoś dzisiaj się nie może rozkręcić i ty też się nie możesz rozkręcić. I zaczynasz myśleć: ciekawe, kiedy będzie moja piosenka. I zaczynasz czekać i nigdy się nie doczekasz. Ale możesz w tym momencie zgromić, możesz poddać w posłuszeństwo myśl i powiedzieć: Panie, przyszedłem uwielbiać Boga, uwielbiam Ciebie, halleluja. Nie umiem tekstu, dobrze, że je wyświetlają, zaczynam uwielbiać Boga. Amen? Zmuszasz myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. To jest zwycięzca. I takich ludzi Bóg dzisiaj szuka. I tu jest na tym miejscu ich pełno. Halleluja. Dzięki Ci, Panie Jezu. Dzięki Ci za zwycięzców. Tak samo, kiedy nasze oczy, kiedy są narażone na coś, co muszą patrzeć, albo nie muszą patrzeć, a patrzą i w pewnym momencie pojawia ci się znowu myśl, możesz przemyśleć i powiedzieć: Boże, chwileczkę, co ty myślisz na ten temat? Co ty myślisz na ten temat? I to będzie ważne, jeżeli mi powiesz. Kiedy Słowo Boże mówi wyraźnie o czymś, to nawet się nie zastanawiaj nad tym. Kiedy Boże Słowo, bo są takie miejsca, kiedy wyraźnie czarno na białym jest napisane nie, więc nawet się nie zastanawiaj, bo szkoda 5 minut. Naprawdę szkoda 5 minut. Kiedyś może ich braknąć, tych 5 minut w twoim życiu. Odrzuć to od razu. Od razu. Powiedz to na głos. Odrzucam to i idę w drugą stronę. Ale kiedy nie ma tego wyraźnie napisane, jest to decyzja w twoim życiu, jest to nawet może mądra, ważna decyzja, to idź na kolana i pytaj się: Boże, chcę znać twoje zdanie. Moje zdanie jest takie i ja właściwie już jedną nogą jestem tam, ale chcę znać twoje zdanie. Ja wiecie, czasami, właściwie to zazwyczaj się kłócę z Bogiem. Kiedy idę na modlitwę już do komory w takich decyzjach, to już wiem, co podejmę jako decyzję. I kiedy Duch Święty zaczyna mi mówić na ucho, że to nie będzie ta decyzja, to ja już się z Nim kłócę. Mówię: Boże, ale Ty możesz zrobić, że to będzie ta decyzja. A tam gdzieś w środku czuję, że to już nie jest to. Coś innego Bóg ma do mnie. Więc idę na modlitwę, mówię: Boże, chcę znać Twoje zdanie. I już właściwie idąc, już Go znam i mówię: Panie, musisz mnie znowu złamać. Modlę się tak długo. Wystawiam runo, cokolwiek, żeby tylko być pewny na 100%. Ale kiedy wiesz, kiedy Duch Święty potwierdza to w twoim sercu, kiedy Bóg mówi do ciebie, kiedy czujesz w tym pokój, czujesz się w tym dobrze, to zrób tak, jak Bóg mówi. Halleluja. Nie tak, jak twoje oczy patrzą i widzą. Bo Bóg widzi daleko, daleko więcej. Amen? Halleluja. Dlatego nasze oczy, nasze widzenie i nasze patrzenie niech będzie poddane Bogu. Niech będzie poddane Bogu. Halleluja. Piękny wzrok, wspaniały wzrok, który widzi to, co Bóg widzi. Nie to, co widzą ludzie, ale to, co widzi Bóg.
chcieli mnie patrzeć oczami wiary. I nasz następny punkt, trzeci punkt. W końcu diabeł zaprowadził go do Jerozolimy. Podoba się mi to zdanie w końcu. Nie daję z nim rady, więc w końcu go gdzieś muszę zaprowadzić. Wiecie, w naszym życiu też tak jest. Kiedy widzi, że jesteś mocny, kiedy jesteś mocna w Bogu, to on próbuje myślami, próbuje cię szantażować, próbuje ci podłożyć nogę, próbuje cię gdzieś tam finanse jakieś, premie ci zgarnąć, gdzieś tam coś, żeby się zdenerwować, zacząć gdzieś tam źle myśleć, przeklinać. Jeżeli widzi, że nie daje rady, to w końcu musi coś znaleźć na ciebie. I wiecie, teraz się może zdziwimy, ale Bóg ostatnio mi pokazał coś takiego. W końcu zaprowadził go do Jerozolimy, czyli w piękne miejsce, święte miejsce, miasto cudowne. Postawił na szczycie świątyni. No piękniejszego miejsca już nie ma. Na szczycie świątyni. Tam, gdzie chwała Boża stępuje. Popatrzcie, zanim wstąpiła do świątyni, to Boża chwała stępuje na sam szczyt świątyni. Postawił go na sam szczyt świątyni. I powiedział do niego, skoro jesteś synem Boga, jesteś w świętym miejscu, skocz i aniołowie cię uratują. I przeciwnik zaczął mu mówić kazanie. Piękne kazanie. Wiecie, czasami my ludzie nie umiemy takich kazań powiedzieć jak przeciwnik. I on mu zaczął mówić, przecież w psalmie 91, Panie Jezu, w 91 psalmie jest wyraźnie o Tobie napisane. O kamień nie skaleczysz swoje nogi. Aniołowie na rękach Cię nosić będą. Możesz skakać, możesz robić co chcesz. Jesteś w pięknym, świętym miejscu, w świętym mieście. Jesteś w centrum uwielbienia. Jesteś w centrum Bożej chwały. Jesteś w Królestwie Bożym, jesteś w Kościele. Stoisz za kazalnicą. Rób, co chcesz. Możesz robić, co chcesz. Amen. Modlisz się, jesteś na kolanach. Jesteś w najlepszym miejscu, więc do ciebie wszystko, cała decyzja do ciebie należy. Po co się masz z kimś liczyć? Zrób, co chcesz. Tak jest o ciebie napisane, że taki masz autorytet, taki masz prawo. Patrzcie, Pan Jezus i ten moment wykorzystał i powiedział, nie przemilczał tego. Halleluja. W końcu Pan powiedział, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga Twego. Nie będziesz Go szantażował. Nie będziesz szantażował Boga, który jest we mnie. Halleluja. Idź precz. Nie jesteś Bogiem. Bóg jest jedyny wszechmogący. Halleluja. I tylko Jemu chwała, tylko Jemu cześć. Nie będziesz Go na próbę wystawiał. Nie będziesz się innemu kłaniał, tylko Bogu będziesz się kłaniał. Halleluja. I wiecie, chciałbym powiedzieć, że możemy być w pięknym miejscu. Możemy być w Kościele podczas dobrego uwielbienia, pięknego uwielbienia. Możesz czytać Słowo Boże, możesz mówić świadectwo. I róbmy to, róbmy to. To jest piękne. Poddawajmy nasze myśli w posłuszeństwo Chrystusowe. Oddawajmy Mu całych siebie. Ale chciejmy być przed Bożym obliczem. Chciejmy, kiedy przychodzi pokuszenie i powie Ci, widzisz, jak fajnie zaśpiewałeś dzisiaj? Jak dobrze, żeście dzisiaj dali koncert? Widzisz, jak fajnie dzisiaj usłużyłeś? Jak fajnie słowo przeczytałeś dzisiaj? Panu Bogu się chwała należy. Halleluja. I tylko Jemu. Amen. Boże, dzięki Ci, że to Twoje łaski. Nie może człowiek nic wziąć, nic dać, jeżeli nie weźmie od Boga. Halleluja. Wiecie, ja stojąc przed Wami jestem świadomy tego, że gdyby Bóg nie zmienił, nie dotknął mojego serca, gdyby nie dał mi tego cudownego słowa, gdyby nie otworzył mojego serca i moich oczy, to ja bym stanął, powiedział dzień dobry, siadłbym i to by było moje kazanie. I to by było najlepsze moje kazanie. Ale dzięki Bogu, że to Jego namaszczenie i to jest Jego łaska. Że to nie jest nic mojego. Ja Mu pożyczyłem ciało na tę chwilę. Halleluja. Amen. Lubię to powiedzenie, że jesteśmy kelnerami. Jesteśmy kelnerami. I wiecie, jeżeli jakieś danie jest niedogrzane albo za mało pikantne, to proszę z pretensjami do kuchni. Amen. Do kuchni. Tam, gdzie przygotowali. Ja tylko przynoszę. Halleluja. Ja mogę tylko przynosić i chcę to robić w pokorze. Chcę to robić w uniżeniu. Chcę przynosić to, co z kuchni najlepszego wyszło. Z centrum dowodzenia. Tam, gdzie się to wszystko szykuje. W niebie. Halleluja. I Pan Bóg daje nam słowo. Pan Bóg daje nam pieśni. Pan Bóg daje nam serce do modlitwy. Pan Bóg daje nam moc i siłę, ale nie po to, abyśmy to wykorzystywali i powiedzieli, teraz mogę wszystko. Mogę sobie na prawo, na lewo, mogę sobie pozwalać, mogę sobie na cokolwiek. Moje drogi mogą teraz iść jakkolwiek, bo mam przychylność Boga, jestem dzieckiem Bożym i sobie będę robił, co chcę. Nie. Pan Jezus powiedział dalej, Ojcze,
tylko ty masz ostatnie zdanie. Jesteś najważniejszy, jesteś pierwszy i nie będzie nikt wystawiał ciebie na próbę. Nikt nie będzie tobie dyktował, co ty masz robić. I nikt nie będzie mówił, ty będziesz robił, co będziesz chciał. Halleluja. I tak będzie w Kościele, tak będzie w twoim życiu i tak będzie na całej ziemi zawsze. Halleluja. Aż nasz Pan przyjdzie. Amen. Halleluja. Bo do Niego należy moc, chwała i cześć. I Pan Jezus ostatecznie oddał najwyższą chwałę Bogu i powiedział, nikt oprócz mojego Ojca w niebie nie będzie najwyższym na ziemi i w niebie. Amen? Halleluja. To jest pełne zwycięstwo. To jest pełne zwycięstwo. I kiedy czytam to słowo, to wiecie, moje serce cieszy się, że Pan Jezus pokazał nam, jak zwyciężać. W takim codziennym, zwykłym dniu, kiedy przychodzą różne myśli, kiedy patrzymy na różne rzeczy, kiedy ogarnia nas jakieś fajne uczucie, kiedy ktoś zadzwoni, ktoś ci powie, że jest coś dobrego. Ty też nie musisz być w złym miejscu. Nie musisz wpaść w pychę. Nie musisz wpaść, to już jest to. Fajnie, no to teraz się popatrzcie, jak się to robi. Nie musisz tego robić. Możesz ukorzyć się i powiedzieć, Panie, dziękuję Ci za to, co było, ale chcę więcej. Chcę jeszcze więcej. Chcę, abym był tym narzędziem, które oczyścisz i użyjesz jeszcze mocniej. Jeszcze lepiej. Oczyść to. To czyszczenie czasami jest bolesne, ale temu się chcę poddać na Twoją chwałę. Amen? Halleluja. Bo jestem świadomy tego, że kiedy wezmę chwałę dla siebie, to przeciwnik będzie triumfował. A moje życie legnie w gruzach. Będę się musiał zbierać z tego. Podniosę się z tego, ale ile to czasu zajmie znowu? Tu już może nie 5 minut. To czasami może trwać. Dlatego oddaj zawsze chwałę Bogu. Powiedz, Boże, kiedy jestem na wyżynie, w świątyni, na szczycie świątyni, kiedy jestem na górze i czuję się fajnie, krzyczę halleluja, chcę Tobie podać pokłon. I nikt nie będzie szantażował. Nikt nie będzie wystawiał na próbę. Ty jesteś Bogiem i Panem moim. Halleluja. Amen. Halleluja. I teraz słuchajcie to, co najlepsze. Pan Jezus, kiedy przyszedł, kiedy szedł na post, kiedy szedł pościć, to jest do mnie niesamowita szkoła. Kiedy szedł pościć i modlić się, był pełen ducha. Halleluja. Czytamy wcześniej w tej samej Ewangelii, w każdej Ewangelii, że kiedy był ochrzczony, kiedy Jan ochrzcił go, to Duch Święty stąpił i jest powiedziane, że w widzialny sposób ludzie to widzieli jakby przez gołębicę. To nie był gołąb. Często my sobie wyobrażamy, że gołąb przeleciał nad Panem Jezusem, ale jest napisane, że jakby gołębica. Widzieli to jak biały, jak coś, co było podobne do gołębicy, co można przyrównać, ale to było coś cudowniejszego. Coś cudowniejszego. To był ktoś cudowny. Halleluja, to był Duch Święty. To był Duch Święty. Duch Święty stąpił na niego w widzialny sposób. Powiedział, namaściłem cię, jesteś moim sługą i teraz pójdziesz wykonać zadanie. I on był pełen ducha. Był takim człowiekiem pełnym ducha, jakim dzisiaj sobie nie wyobrażamy. Który przychodzi, zmienia noc na dzień. Który przychodzi, uzdrawia. Który skrzesza zmartwych. Który robi rzeczy, których nie wyobrażamy sobie. Który uzdrawia paraliż. Wszystko. Halleluja. I wychodzi na pustynię, aby pościć. Ja często, kiedy szedłem pościć, to byłem podobnie też, pełny ducha, pełny wewy. Ale kiedy wracałem z postu, to byłem tak wykończony, że nie wiedziałem, czy jeszcze cokolwiek ze mnie jest. Muszę się wam przyznać, że więcej chyba nie pościłem jak 5 dni w moim życiu. W całości. W całości. Nie mówię teraz o pojedynczych dniach, o 3-dniowym czy jakikolwiek, ale więcej chyba w całości jak 5 dni. I byłem wykończony totalnie, zdruzgotany. Nie wiedziałem jeszcze, czy umiem przeczytać Słowo Boże. Czy nie trzeba okularów. I Pan Jezus pokazał mi, że w takim momencie, kiedy pościsz, kiedy twoje ciało jest słabe, jak wychodzisz z postu? Pełny ducha. Halleluja. Potem Jezus zawrócił w mocy ducha do Galilei. Popatrzcie się, 40 dni pościł, nie jadł nic. Pościł. Jego ciało było zdruzgotane. Było wykończone, ale wychodzi w mocy Ducha Świętego. Halleluja. Ani troszkę nie ubyło. I chcę wam powiedzieć, że to jest to, co najlepsze. Pan pokazuje, że w zwycięstwie w naszym chodzeniu codziennym, w zwycięstwie nawet twoje ciało nie jest w stanie ograniczyć z tego, żeby twój duch był napełniony do pełni. Amen? Żeby twój dzban był do przelewu i wylewało się jeszcze na innych. Gdyż Duch Święty, niezależnie od tego, jak się czujesz, jak myślisz, jak się czujesz, On jest w tobie w pełni, jeżeli dasz się Mu napełnić. Amen? Halleluja. Nie słyszę amen.
Amen. I Pan Jezus pokazał, że jak wchodzisz pełni Ducha Świętego, tak kiedy twoje ciało może być umęczone, może być wykończone, może być głodne, ale to nie ma wpływu na moc Ducha Świętego w tobie. Halleluja. Żebyśmy przestali myśleć, że kiedy jestem słabszy, kiedy tak się upracowałem, moje mięśnie mnie bolą, ręce mnie bolą po ciężkim dniu pracy i idę na modlitwę, że dzisiaj będę sobie tam gdzieś siedział, tam sobie odpocznę gdzieś, a tam się pomodlę. Panie Jezu, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za braci, że tam się modlą dzisiaj. Ja dzisiaj będę tak się modlił. I tam sobie gdzieś siedzę. Ty masz moc w Duchu Świętym. Halleluja. Amen. Pan Jezus w mocy Ducha szedł do Galilei. Halleluja. Błogosławione miasto, że On tam poszedł do nich. Tam się wielkie rzeczy działy. Dlatego, że chociaż ciało jest słabe, chociaż ciało jest mdłe, chociaż Słowo Boże mówi, nasze namioty zewnętrzne niszczeją. Jednak co? Nasz wewnętrzny człowiek z każdym dniem, słuchajcie, z każdym dniem odnawia się, jest coraz to młodszy. Amen? Wewnętrzny człowiek, czyli Duch. Halleluja. Kiedy Duch Święty mieszka w nas, kiedy napełnia nas, to żadna rzecz zewnętrzna nie ma wpływu na to, jak Ty potrafisz posługiwać. Halleluja. Możesz być wykończony, zmęczony, weź zimny prysznic i możesz iść ewangelizować, a Bóg będzie robił to samo, co robił, kiedy jesteś po całym urlopie. Wypoczęty. Tak jest Duch Święty. I wiecie, za to bardzo kocham. Ja kiedy... Nie mogę o tym przestać mówić. Kiedy byłem młodym chrześcijaninem, kiedy chodziłem, kiedy chciałem ewangelizować, chodziłem z ulotkami, rozdawałem Ewangelię i wydawało mi się, że taki słaby jestem, nie potrafię nic. I kiedy już się wypaliłem, kiedy już było źle, szedłem na kolana i modliłem się, Panie, naładuj mnie chociaż na jeden, na kolejny dzień, żebym mógł znowu jakoś tam z uśmiechem, żebym nie musiał tak z tymi Ewangeliami chodzić po mieście. Ale był taki dzień. Wiecie, ja długo czekałem na to. Ja bardzo długo modliłem się o napełnienie Duchem Świętym, o chrzest Duchu Świętym. I to przez moją głupotę. Bo nie wiedziałem, jak to z tym Duchem Świętym jest. Zamiast wziąć Słowo Boże, czytać, pytać się ludzi, którzy się modlą, zapytać się kogoś, przytulić się do kogoś, kto się modli w językach. Wiecie, dzisiaj to ja bym wziął i objął tego człowieka, który się najgłośniej modli w językach i siedziałbym przy nim 2 godziny i powiedział, dzisiaj się nie będziesz modlił inaczej, tylko tak. Halleluja. Amen? Halleluja. Ale wtedy ja byłem trochę taki sceptyczny. Patrzyłem się i myślałem, ciekawe jak to jest. Ale w pewnym momencie widziałem, Boże, ja już nie potrafię. Jak Ty czegoś nie zrobisz, to ja nie robię. I modliłem się i płakałem. I chodziłem na zgromadzenia, kiedy słyszałem, że jakiś gość przyjeżdża, to myślałem, może Duch Święty będzie tak mocny w nim, że on poprosi ludzi o napełnienie. I kiedy przyszedł ktoś i nie mówił o Duchu Świętym, znowu byłem taki zawiedziony. No to może następny jakiś ktoś tam będzie. I przyszło następne jakieś spotkanie i znowu był jakiś gość i ja biegłem na to spotkanie i myślałem, żeby tylko było. I wiecie, ku mojemu zdziwieniu ten człowiek mówi o Duchu Świętym, mówi o napełnieniu, mówi o cudownych rzeczach. Ja już krzyczałem aleluja w ławce, już skakałem, już wiedziałem, że to będzie to. A on na koniec powiedział amen, usiadł i nic. I ja mówię, no i co? Ale był taki moment, kiedy poszedłem do mojego dziadka i mówię, słuchaj, modlisz się, ile się lat modlisz w językach? A on mówi, już nie pamiętam. Chyba od zawsze, kiedy przyjąłem Jezusa Chrystusa. Jak to zrobiłeś? Jak poznałeś Ducha Świętego? A on mówi, to On mnie poznał, to On mnie przyciągnął. Tak cudowna osoba. Ja sobie nie wyobrażam, jakby to było bez Niego. Ja w ogóle już nie pamiętam mojego życia, jak ono wyglądało przedtem. Ono chyba w ogóle nie wyglądało. Z Duchem Świętym jest zupełnie inaczej. Ja mówię, dobra, to przestań już mi o Nim mówić, ale zacznij się o mnie modlić. Modlij się ze mną, żebym ja też mógł przeżyć, żebym mógł być napełniony. Wiecie, modliliśmy się i pościliśmy 3 dni. I jeżeli ktoś był na wyśnim, w tej chatce tam, to sobie wyobraźcie, że w kuchni mój dziadek modlił się i modlił się w językach, uwielbiał Boga, a on kiedy się zaczął modlić w językach, to nie trwało 15 minut, ani 20, ani godzinę, ale to były godziny. On się modlił, on uwielbiał Boga, on walczył, on z Duchem Świętym chodził. Halleluja. Chcę, żeby Kościół Boży był tak podobny do Niego. Żeby Kościół Boży był pełen Ducha Świętego na każdy dzień. W kuchni, w pracy, wszędzie. A ja już nie mogłem wytrzymać w tym pokoju, bo ja nic. Ja się pomodliłem i powiedziałem cudowny, wspaniały i to moje słowa się skończyły. Wyszedłem na zewnątrz, bo już nie mogłem wytrzymać. Wiecie, nie wiedziałem w końcu, czy mi jest ciepło, czy duszno. Wyszedłem na pole i tam pod okna jest taki z kamieni, taki podest i on się modli w środku, a ja chodziłem pod okna i patrzyłem się na niego, kiedy skończy. I chodzę sobie i patrzę się przez te okna, a on się modli coraz bardziej.
Już bym się czegoś napił, kawy może z dziadkiem bym się napił, a on dalej się modli, nie zanosi się na kawę. I ja zacząłem mówić głośno amen, że może usłyszy i skończy. A on myślał, że ja się zgadzam z nim. I on się modli jeszcze głośniej, jeszcze mocniej. Ja znowu krzyczę amen, a on jeszcze mocniej się modli. A ja chciałem, żeby skończył. Halleluja. I wiecie, na trzeci dzień, kiedy już byłem zdruzgotany, kiedy myślałem, to chyba nie dla mnie, to chyba nic dla mnie. Przeciwnik jeszcze dodawał mi myśli, właśnie przychodził przez myśli i mówi, no widzisz, niektórzy mają, niektórzy nie. Do jednych to jest, do drugich nie. Wielu jest powołanych, ale mało wybranych. I przychodził z takimi słowami, Słowo Boże mi cytował. Mówił do mojego życia. Ja siedzę i miałem różne myśli, ale czy dobre? Co trzeba było zrobić wtedy? Zmusić wszelką myśl posłuszeństwa Chrystusowi i powiedzieć, Panie, dzisiaj dla mnie Duch Święty przyszedł, aby mnie wypełnić. Ja staję, aby uwielbiać Twoje imię, a Ty zrób ze mną to, co zechcesz. Halleluja. Halleluja. Kiedy zacząłem się modlić tej bezradności, Panie, dotknij mnie, wypełnij mnie. Wypełnij mnie do przelewu. Nie tak, jak ja chcę, ale tak, jak Ty chcesz. Duch Święty przyszedł do mojego życia. Najpiękniejsze dni. Halleluja. Kiedy poznajesz Jezusa Chrystusa, odmienia to zupełnie twoje życie. Kiedy poznasz Jezusa Chrystusa i przyjmiesz Go do swojego życia, wyznasz Mu swoje grzechy, to jest odwrót, który zapisany jest w historii świata. Ale następny krok chcę was zachęcić. Jeżeli ktoś tego nie przeżył, módlcie się o Ducha Świętego. Módlcie się. To jest cudowne, to jest wspaniała osoba. Z Duchem Świętym. Pełni Ducha Świętego, przejdziesz przez każdą pustynię, przejdziesz w każdym poście, przejdziesz przez każde pokuszenie. Halleluja. On ci przypomni słowo, które masz powiedzieć wtedy, kiedy nie wiesz, jak odpowiedzieć przeciwnikowi. Kiedy przychodzą myśli i nie umiesz ich odeprzeć, to On przypomni ci, co masz powiedzieć. Halleluja. I wtedy widzisz, jak zwycięstwo się dzieje. Nie musisz krzyczeć, mówisz to cichutko, ale wypowiadasz to swoimi ustami. Amen. Wypowiadaj to swoimi ustami. Nie mów tego w głowie. Chcieli wypowiadać na głos. Pan Jezus wypowiadał na głos słowa. Bóg Ojciec wypowiadał na głos słowa. Amen? Pamiętacie, co się stało, kiedy został stworzony świat? Pan Bóg jest wszechmogący. Słuchajcie, nie pamiętacie, bo nas nie było wtedy. Ale Pan Bóg, kiedy stworzył świat, to On pomyślał sobie, wyobraził sobie w swojej wyobraźni, jaka będzie ziemia, że tu będzie ląd, tu będzie morze, tu będą oceany. I mógł pomyśleć i to by się stało. Amen? Bo On jest wszechmogący. Ale co On zrobił? Wypowiedział słowo. Halleluja. I dopiero wtedy Duch Święty zaczął działać. Halleluja. Kiedy Bóg Ojciec wypowiedział, niech stanie się ląd i niech stanie się morze, wtedy ląd oddzielił się od morza. Halleluja. Co za cudowne działanie. Co za cudowne działania. Niektórzy mówią, że to w jednym okamgnieniu było. Niektórzy mówią, że to się działo długo. Nie wiemy, jak to się działo, ale na Słowo Boże to się stało. Dzisiaj mamy piękne morze, mamy piękny ląd, wspaniałe góry. Bóg to stworzył. Halleluja. Kiedy powiedział, że będzie wszelka roślinność, jak ja się cieszę, że to żyje. Halleluja. Kiedy będzie wszelka roślinność i zaczął stwarzać, On wypowiadał Słowo. On wypowiadał Słowo. Amen. Halleluja. I Ty i ja wypowiadaj Słowo. Wtedy, kiedy wyznajesz Boga swoim Panem, ale też wtedy, kiedy przychodzi pokuszenie, niech Duch Święty działa w tobie i wypowiadaj to na głos. Wypowiadaj to na głos. Wtedy jest zwycięstwo, wtedy jest skuteczna walka. Wtedy szybko przeciwnik musi odstąpić, a ty oddasz Bogu chwałę. I jak? W pełni ducha idziesz, aby mógł usługiwać, aby mogły się dziać rzeczy. Halleluja. Potem zawrócił w mocy ducha do Galilei. Nie wiem, jak to się stało, ale wieść o nim rozeszła się błyskawicznie. Halleluja. Duch Święty, kiedy jest w tobie, to nie jesteś w stanie się ukryć. Nie będziesz w stanie się ukryć, gdzieś tam być sobie anonimowy. Dlatego, że On chce przez ciebie działać. On chce patrzeć na ludzi twoimi oczyma. On chce mówić do tych ludzi twoimi ustami. On chce, żeby twoje uszy słuchały ich i odpowiadały to, co On chce mówić do nich. Amen. Halleluja. On chce twoich rąk, żeby czasami przygarnąć, przytulić kogoś. On chce, abyś się modlił, położył ty ręce. Powiedział coś dobrego. Taki jest nasz Bóg. Halleluja. On nie ma innych rąk na ziemi. On nie ma innych nóg na ziemi jak twoje. I ty w pełni ducha zwyciężysz każdą przeszkodę. Amen. Halleluja. Dlatego chciałbym was zachęcić do tego słowa.
Dzięki wam może przejdę do 5 rozdziału jutro. Halleluja. Bo Bóg jest wielki, Bóg jest wspaniały i to jest w ogóle niepodważalne. Ale On chce nas nauczyć, ludzi nauczyć zwyciężać tak jak Jezus Chrystus. Jak ja dziękuję Panu Jezusowi, że On nas nauczył tego, że On nam pokazał jak wyraźnie, precyzyjnie, że zasadzki przeciwnika są nam znane, że On przychodzi zawsze w jednym celu, że On przychodzi zawsze w schemacie, zawsze przychodzi tak samo, żeby Ciebie odwieźć. Czeka na Twoją słabość, na Twoją słabość. Wtedy, kiedy jesteś zakrzątnięty czymś innym, przychodzi z pomysłem, z myślą, a nóż widelec, gdzieś tam nóż się podwinie jego noga i się uda. I patrzy na Twoją reakcję. Wiecie, ja o mówieniu negatywnych rzeczy już nawet nie wspominam, bo to nie wypada. Ale o myśleniu. Róbmy z tym porządek na pniu. Od razu, kiedy pojawiają się myśli, rób z tym porządek. Masz do tego moc, aby to zmusić. Amen? Pan Jezus dał nam autorytet i powiedział, oręż, którym walczycie, nie jest cielesny, ale ma moc burzenia warowni. Amen? Dla sprawy Bożej. I tym słowem chciałbym was zachęcić, chciałbym, żebyśmy zwyciężali. Wiem, że to robicie w swoim życiu, że zwyciężacie go przez słowo świadectwa, przez krew baranka, inaczej, przez krew baranka w pierwszej kolejności, przez słowo świadectwa i nie umiłowali swojego życia tak, żeby kurczowo trzymać go, by je raczej obrać niż śmierć, ale dla Niego są w stanie oddać swoje życie. Może jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, ale zacznijmy od świętej krwi Jezusa. Szaty, czyste szaty, halleluja. I słowo świadectwa. Wypowiadaj słowa zwycięstwa. Wypowiadaj słowa, a Bóg odniesie chwałę. Bóg będzie na każdym miejscu uwielbiony w Twoim życiu, halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Panie Jezu. Halleluja. Panie, niech to słowo zamieszka w naszych sercach. Halleluja. Amen.